Witam serdecznie Państwa. Jak widać w świątecznym nastroju po zamieszczonej tu choince. No cóż, proszę Państwa, zbliżają się święta i jest to chwila radosna dla nas jako chrześcijan, niosąca nadzieję w lepszą przyszłość. Czekamy na Zbawiciela i właśnie na te święta. No ale niestety, już po raz drugi przychodzi nam święta spędzać na tle rozwijającej się pandemii koronawirusa. I na razie nie zanosi się, aby to tak szybko przeminęło. A jak, co, jakie to robi spustoszenie, co to, do czego to prowadzi, to wszyscy wiemy. Trudno się pracuje, mamy opóźnienia inwestycyjne, ale i wiadomo, są ofiary w ludziach, są ofiary zdrowotne. Nasza gmina niestety oprócz koronawirusa w tym roku, może nawet od jakiegoś czasu, ma dużo więcej takich, jak gdyby to nazwać, kataklizmów. Drugim, no to pewnie będzie, który tak gnębi ludzi, wprowadza w niepewność, no to jest niewiadoma sprawa trasy ekspresowej, która nie wiadomo, która będzie przebiegać. Ludzie nie są pewni swojego bytu. Ci, którzy będą mieszkać niedaleko tej ekspresówki, też obawiają się, jak to będzie wyglądać. To niesie takie pewne niepokoje. Kolejnym, no to Wody Polskie uraczyły nas mapami zagrożenia powodziowego. Setki lat tu budowali się nasi pradziadowie. My też tworzyliśmy sobie tu jakąś swoją przyszłość. Teraz okazuje się, że nie możemy prowadzić żadnych inwestycji. Musimy liczyć się z tym, że jest to teren zalewowy. I zawsze o tym wiedzieliśmy, ale teraz tak się mocno to nas zatroszczono, że nie pozwala nam się dalej rozwijać. Rzecz jasna, to też nie sprzyja atmosferze w naszej gminie. Kolejne, no to proszę Państwa, kryzys sadownictwa. Tej dziedziny gospodarki rolnej, który można powiedzieć, jak gdyby wyniósł gminę Samborzec na najwyższe szczeble gospodarcze w Polsce. To dzięki właśnie sadownictwu nasza gmina tak pięknie się rozwinęła i tak świetnie wygląda. Od jakiegoś czasu niestety zaznacza się poważny kryzys w sadownictwie, a ostatnie dwa lata, no to niestety wyglądają już katastrofalnie. Dwa lata temu były olbrzymie przymrozki, które wyniszczyły sady, zwłaszcza zawiązki, kwiaty. W niektórych uprawach to było 100%. Rzecz jasna pociągnęło to, że rolnicy, sadownicy nie mieli z czego żyć. W tym roku było znacznie lepiej. Jabłuszka były. Co z tego? Chyba jakieś zmowy kontrahentów, zmowy przetwórców spowodowały, że cena jabłek była no upokarzająco niska i tym samym wiele nawet owoców, jak widać, zostało na drzewach, już nie opłacało się zbierać, tym bardziej, że koszty robocizny ciągle rosną. I tak można powiedzieć, to są takie cztery plagi trapiące naszą gminę, a wiadomo, to nie sprzyja pracy, to nie sprzyja nastrojom, to nie sprzyja spokojnemu życiu. Ja jednak wierzę w nasze społeczeństwo, które można powiedzieć jest zahartowane tym zmaganiem takich różnych dolegliwości, albo to powodzie, mrozy i inne. A drzewo, jak to się mówi, drzewo mocno smagane wiatrem wyrasta na silne i zdrowe. I tak jest nasze społeczeństwo. Nasze społeczeństwo jest silne, odporne, wytrwałe. I myślę, że poradzimy sobie z tymi problemami i z nadzieją będziemy patrzeć jednak w przyszłość. Sprzyja ku temu właśnie ten nadchodzący okres świąt Bożego Narodzenia. Życzę więc Państwu, aby czas spędzony w czasie świąt z najbliższymi, w przyjaźni, w poszanowaniu, w miłości, bez konfliktów,
poczynił Państwa silniejszymi i aby Państwo mogli z większą nadzieją i z większą jakąś, większą animuszem przystępować w następny rok, który bardzo mocno wszyscy wierzymy, bo ta wiara jest nam potrzebna, że będzie już lepszy. Serdecznie tego Państwu życzę i wszystkiego najlepszego.